Brawo, wujek! Komendancie, kapitanie Józef Mile melduje wykonanie zadania. Doczka wróciła do właściciela. Dziękuję bardzo. Brawo! Chłopie, tego się nie spodziewałem. Moje naczynka. A czy dziewczyna ma to? No ja również melduję wykonanie zadania i pomoc Tomaszowi. Niesamowite. A gdzie jestem? Jeszcze. Będzie jeszcze, dojeżdżam. Jeszcze spokojnie. A jutro będzie. Teraz wyjdzie prowizorka. Tu jeszcze będzie domontowane niektóre rzeczy. Coś niesamowite. No. Rezerwę musimy tu założyć. Automobil. Zapraszamy do zwiedzania, proszę, proszę. Ty wziął tego mojego? Tak. Też go wziął. Wziął. To mi Niemiec da. To jest tak oryginał. Tylko on nie jest. Magazynek nie jest czynny i w ogóle lufę ma, ale 9 milimetrów kalibra. I tu jeszcze jest Florian. O. A jest. Coś jeszcze. Tutaj nie, uwaga, nieprzyjaciel podsłuchuje. Żeby cię nikt nie posłuchał, musisz uważać. Zobacz tutaj w środku, jaki masz. Na razie nie ruszaj. Trzeba mocno. Mocno musisz. Ale to zostaw na razie. Na razie nie jedziemy. Temperatura zonek. Pokazuje temperaturę, bo to gorąco jest. Nie grzeje. A mówisz? Czy są? No a nie ma tam? Jest tutaj. Nie? No okularów. Jaka jest temperatura? 80. No to jest dobrze. Czemu prawda głowa porównać? Jak się ci podoba? Zapraszamy, proszę. Pani Zosiu, chodź. Będzie w Makowie sensacja jakaś. Boże, na to jest. Trzeba ją dać do internetu. To była. Ojej. To było wał. Tamta w straży i to miała lewiotkę. Koczkę kupiłem od wojska w 56 roku. To była wielką atrakcją, tylko tamta doczka strażacka miała lebiotkę z przodu, wyciągarkę. A to było tak bardzo ważne i wszyscy w okolicy wiedzieli, gdzie auto jakie wukonsowało, czy się przewróciło, czy wypadek, to doczka, to doczka. A ja nigdy nie odmawiałem,
zawsze jechaliśmy, albo ja jechałem, albo kierowców miałem przecież kilku w straży. No to jechali i wykonywali to zadanie. Nawet ona służyła, jak raz była, jak takie osiedle. Gdzie ten mrowiec nie dostępny. I wtedy był duży śnieg i jedna ta mieszkanka tego osiedla urodziła dziecko i nie miał kto odwieźć, bo tam nie dojedzie, nie? Bo, ale wpadli, tylko że rektor wiedział, że stałem się z nim dobrze, że straż ma taką deskę, to oni tę matkę i to dziecko zawiedzą. I wtedy zięć, ja myślę, że tam nie dojedzie, ale doczka ma dwa napędy na wszystkie koła i ma, ja lewiotkę, to gdzie nie może iść, a tam jest las, to można się uwiązać było liną, bo liny było około 100 metrów i dojechać. Nawet takiemu celowi służyła. A najbardziej jeszcze znam dlatego nigdy naszych strażaków nie kara policja za nic, dlatego że oni często nas tak wykorzystywali. Ja kogo zabiło na drodze czy na torach, to doczka. Ja miałem taką blandekę, się tylko rzuciło, żeby nie pokrławić doczki. I przywozili tam, gdzie się tam, gdzie trzeba. O czym tu chciałem to właśnie podkreślić, że tamto auto bardzo dużą rolę i nigdy było raczej niezawodne. Przypuszczam, że ta doczka też może być posłużyć czasem straży. A nie tylko straży, tylko obywatelom, jakby którymś się zdarzyło, że tego. Był tutaj raz. Oddajmy przygrać, zaczynamy. Dobrze, ja, jeżeli mogę, mogę wtrącić się. Właśnie jako młodzieżowa drużyna pożarnicza, to na wyposażeniu młodzieżowej drużyny pożarniczej w Makowie była ta doczka. Ale pamiętam jeszcze, będąc w straży, jak Józiu był naczelnikiem straży w Makowie, trwała rozbudowa remizy i tą doczką woziliśmy znaczkawy żmir na budowę remizy. Ta doczka była niezastąpiona. Druty wyciągała. I dlatego właśnie druty postawała na budowie i tak dalej. Dlatego jeszcze raz chciałbym podkreślić wspaniały pomysł wnuka, że dzisiaj, sobotę, dzień przed Dniem Wojska Polskiego, taką niespodziankę sprawił swojemu dziadkowi. Brawa! Brawa. Ale jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć. Proszę Jasiu, żeby ja nie skłamał. Ileś miał lat? Bo miałem drużynę młodzieżową chłopaków, to już 10 lat mieli, to już byli w młodzieżowej drużynie. Ile lat miałeś, jak zacząłeś toczką jeździć? Proszę powiedzieć. 14. A ja nie miałeś nawet 14. No. Chłopcy, co mieli 12-13 lat, już toczką jeździli, uczyli się, bo ona ma otwarte widoki. Ta szyba się położy. Jest dokładna widoczność wszędzie. No i to już młodzi milicja mi mówi, co ty wyprawiasz? Chłopcy jest do zapytania. No mówię, ale chłopcy nie stawiają. Zaśpiewaj! Józio, po zbójecku! No. Hej, bracie Mariogórcy, tu damy zbujować. No, cesar naszym prawo wyrównować. Chodźmy za ciupagi, by bronić swobody, wiary ojcowizny i swoje zasady.